Dzień dobry. To nie tydzień na działce, spokojnie. Aczkolwiek podejrzewam, że wielu z Was chętnie by obejrzało tego typu sprzęt. Jestem na tej wysokości, bo Adam, który jest bohaterem dzisiejszego odcinka, ma naprawdę spory garaż i dopiero stąd widać wszystkie jego zabawki. Garaż marzeń. Zaczynamy. Z góry przepraszamy, że jesteśmy troszkę pociągający i w kurtkach, ale tu jest strasznie zimno. Przed Państwem Adam zwany Andrzejem albo Andrzej zwany Adamem. Jak to jest? W sumie to Andrzej zwany Adasiem. Oj, dobra, no bo troszeczkę byłeś inaczej mi przedstawiony, dlatego tak wyskoczyłem z tym Adasiem, ale okej, niech to tak już zostanie. Poznaliśmy się przy nagrywaniu Volvo, zresztą z tych okolic, natomiast w sumie to znamy się już dłużej, tak to wyszło. Tak, no pierwsze w sumie, pierwszą styczność z Tobą, Robert, miałem no około 10 lat temu, jak mojego Leona robiłeś, była jak to u Ciebie zwiększana moc i auto było podrasowane. Żyje? No żyje, żyje, ledwo, ale żyje, ale to nie dlatego ledwo, że słabo zrobione, tylko gdzieś tam już po tylu latach u mnie było jako wół roboczy, niezawodny ARL. Ty to masz za dobrze. Leon ARL jako wół roboczy. Słyszycie to? Wszyscy no jak to mój ojciec mówi, że to jest taczka. Ale z takim miałem do niego sentyment, że przez długi okres się z nim nie mogłem rozstać. Ale niestety się muszę rozstać. Zamieniłem na Jeepa. Adaś. No myślę, że już widzowie widzieli twój garaż i tak się jeszcze mówisz, że Leon to taczka, no więc krótko, czy ci się w dupę nie poprzewracało, stary? Może starzeje się, nie? Krys. Nie, po prostu Leon to za dużo już jest zabawek, potrzebuje czegoś, co jest, traktuje auto codzienne jako coś, co ma po prostu mnie zawieźć z punktu A do punktu B, a że mieszkam na wsi. Jakby nie było, jestem człowiek ze wsi obecnie. Latyfundia masz. Gdzieś tam muszę po jakichś polnych dróżkach czasami przejechać, coś przewieźć, więc zmieniam z czysto praktycznych pobudek. Ale nie Leon jest bohaterem dzisiejszego odcinka, a te trzy auta za nami. I tutaj właśnie uwaga do Was, drodzy widzowie, bo będę chciał sprowadzić taką interakcję. Otóż zaraz po tym, jak będziecie oglądać, po emisji tego materiału, na Instagramie będzie ankieta, w której będziecie wybierać, które z tych samochodów wyciągniemy i zrobimy taki szerszy jakby materiał dotyczący konkretnego. Który jest pierwszy? Bo tak szczerze mówiąc, chciałbym po kolei wszystkie nagrać, ale wiadomo, aura pogodowa nie sprzyja. No, poczekajcie. Jestem ciekawy, jak to wypali taki społeczny, socjologiczny eksperymencik. Dobra, oprócz tych cudeniek za nami, masz jeszcze kilka innych samochodów. Są kanciaki, jest Ala Monte Carlo zrobiony, jest 944. 968. Akurat co prawda okay. Porsche jest autem mojej siostry, ale że tak powiem u nas tak rodzinnie i też tak samo jeden kanciak jest mojego przyjaciela. Kilka tam fajnych sprzętów jest. Skąd ten taki, wiesz, no bo to już jest taka troszeczkę konik taki twój widać. To nie jest przypadek raczej. Tak, ja zawsze lubiłem, nie tylko jeśli chodzi o samochody, jak wyjątkowość. Zawsze ceniłem, szanowałem coś, co jest wyjątkowe, nietuzinkowe. No jeśli chodzi o samochody, to nigdy jakoś nie przemawiały do mnie Mercedesy czy BMW. No oczywiście, no poza powiedzmy, nie wiem, jakimiś BMW M1 czy jakimiś 507 z lat 50. Nisko tą półeczkę, nisko masz tą półeczkę wymagę. Więc no oczywiście no, z rzeczy no, raczej nieosiągalne dla powiedzmy przeciętnego szaraka, więc zacząłem sobie wybierać takie bardziej osiągalne cele, a zarazem nietuzinkowe. Bo więc jak widzimy na przykład no Puma no jest... Poczekaj, że ci wejdę słowo, przepraszam na bardzo. Na razie nie opowiadać, dobra. Na razie nie opowiadaj. Ja bym chciał, żebyś zaczął od Mitsubishi. Okej, okay, no dobra. Teraz każde auto jakby krótka charakterystyka, wy sobie będziecie mogli obejrzeć i pamiętajcie, że będzie wybór należał do Was, ale proszę, lecisz. Mitsubishi Celeste, dlaczego jest w mojej kolekcji? Po pierwsze, stan tego auta jest wyjątkowy. To auto ma 17 tysięcy przebiegu, jest z 78 roku, nie było poddawane żadnej renowacji. Lakier jest oryginalny, wnętrze wygląda jak nowe, nawet jeszcze na progach są folie fabryczne. W środku w tym aucie ja się śmieję, że jeszcze pachnie nowością.
42 lata. Tak, jest to dość rzadki model, mało popularny. Może o tym w kolejnych, jeśli widzowie zdecydują, że będą chcieli posłuchać więcej odnośnie Celeste, to dowiedzą się więcej ciekawych smaczków. No ale tutaj no, przede wszystkim no, dość rzadkie auto, a poza tym, no, jeśli chodzi o klasyki, no to taką najważniejszą rzeczą jest oryginalność. Wyremontować, odrestaurować auto, jeśli budżet pozwala, to można zrobić wszystko. No ale jednak auto raz wychodzi z fabryki wśród kolekcjonerów, to stan fabryczny jest takim, no... High topem. Oczywiście, a jeszcze dość rzadkie auto w takim stanie, no to już jest naprawdę wyczyn. Tak, jest to taka gratka. Powiem Ci szczerze, że jak pierwszy raz je zobaczyłem, to nawet nie wiedziałem, jaki to jest model. Naprawdę. No bo się nie spotyka tego. To jest po raz pierwszy, chyba po raz pierwszy widzę Celestę w ogóle w Polsce. No z tego co wiem, są jeszcze dwie sztuki. Jedną ma mój kolega, od którego zresztą kupiłem to Celestę. Bo też wcześniej nie wiedziałem o jego istnieniu, a drugie gdzieś tam w czasopismach czytałem jakiś artykuł, jest też w posiadaniu jakiegoś. To mamy japońskie. Teraz następny unikat, znaczy unikat może nie aż taki, ale też bardzo auto niespotykane i ciekawe, to Ferrari dla ubogich, czyli... Pontiac Mera. To jest auto, nie jest to, znaczy powiem tak, wygląda jak Ferrari 208-308, lecz nie jest to żaden kit car ani replika. Przez krótki okres czasu, w 87 i w 88, Pontiac na bazie Pontiaca, przepraszam, Fiero, wypuścił limitowaną serię, limitowaną dlatego, że ich Ferrari po prostu postraszyło sądem i musieli zaprzestać produkcji. Zrobili auto, które wygląda jak Ferrari, a tak naprawdę był to trochę zmodyfikowany, jeśli chodzi o mechanikę i tam udogodnienia, zwykłe Fiero, tylko że była zdejmowana fabryczna nowa buda przy współpracy z firmą Corporation Concept. Oni to robili, tam oddawali nowe auto, zamieniana była buda, składane było to na nowo. Kosztowało dwa razy tyle, co najdroższe wtedy Fiero GT. No i tak to wyszło. No ale, było tylko 247 sztuk zrobionych. Ale niesamowite, że to w salonie, rozumiem, mogłeś zamówić. Tak, mam jeszcze ulotki. Czyli na żywca mogłeś zamówić Ferrari w salonie Pontiaca. Oczy, tak. Auto, które wygląda tak jak Ferrari. No w tych czasach jest to no, na pewno nie do zrobienia, bo już by ich na samym wstępie pomyśle gdzieś tam prawnicy by ich zjedli. No, ale wtedy jakoś się udało parę sztuk sprzedać. Wtedy to my w Polsce kopiowaliśmy gry komputerowe na kasetach i nikt z tego też problemu nie robił. Wielkie giełdy, ale to inny odcinek. No dobrze, a jaki silnik mamy? Typowy Fiero, tak? Tak, to jest 2.8 V6. Najmocniejsza wersja to była, zamieniane były wersje GT. Powiedzmy jakiś demont prędkości to nie jest, ale jest już jakaś tam frajda z jazdy. W moim egzemplarzu jeszcze jest zrobiony wydech, więc jakiś tam fajny nawet dźwięk. Ile to ma do setki? Nie wiem nawet. Co prawda to jest tylko 145 koni albo 140 bodajże, więc nie jest to jakiś demon. Jest dość lekki, co jest najważniejsze, też tu jest silnik umieszczony centralnie, więc fajnie gdzieś prowadzi. Tam się to... Jeździ. Co prawda jest to typowo amerykańskie auto, więc tam te plastiki gdzieś tam to wszystko trzeszczy. Ale wiesz co to auto robi? To auto uszczęśliwia innych. Wyobraźcie sobie teraz właściciela jakiegoś gruza, który na światłach objechał Ferrari. Ta-da! No co, było, nie? No zaliczone, było, zaliczone. No i ostatnie auto, które no też dla mnie to jest wybuch czachy. Samochód, który z zewnątrz przypomina auto sportowe. Wygląda jak auto sportowe, a pod spodem jest poczciwym. Znaczy tak, tu jest brazylijski, jak ja to mówię, wynalazek, ale to jest moje ulubione autko z kolekcji. Jest to brazylijska Puma GT 1670 roku. Jeśli zacząłeś tutaj, Robert, od podłogi. To auto bazuje na Volkswagenie Karmanie GIA. Podłoga jest od Karmana. Silnik z tyłu od Garbusa. A reszta to już brazylijska fantazja, jeśli chodzi o bryłę. Ale jeśli będziecie chcieli więcej posłuchać na temat, jak powstało w ogóle to auto,
czym jest, jak ewoluowało, bo to jest też ciekawa historia, jeśli chodzi o kilka generacji Pumy, to sobie dłużej porozmawiamy. Natomiast i opowiem. Natomiast już mogę zaznaczyć, że ty nie masz zupełnie seryjnego silnika? Nie, no tutaj akurat jest troszeczkę rozwiercony do 2 litrów, nieco ponad 100 koni, ale ta auto waży 650 kg, tył napęd, silnik z tyłu, więc go-kart. Nie ma więcej pytań, to musi być naprawdę szalony pojazd. Jak ja to mówię, silnik, kierownica i gaz. Okej, dobra, no to chyba na dzisiaj starczy. Taki dziwny odcinek tego Garażu Marzeń, ale ciężko jest to wszystko na raz by było nagrać, więc stwierdziliśmy, że taka forma może się przyjmie, może nie. Jeżeli się Wam podobało, to bardzo proszę łapki w górę. Pamiętajcie teraz wejść na Instagrama, no i wybrać samochód, którym pokażemy w następnych odcinkach z kolekcji Adasia, zwanego Andrzejem, albo Andrzejem zwanego Adasiem. Tobie ślicznie dziękuję. Do zobaczenia. Dzięki, Robert. Cześć.